40-lecie duszpasterstwa harcerzy. Tak, 40-lecie powstania duszpasterstwa harcerek i harcerzy imienia męczenników podlaskich, wówczas jeszcze niebłogosławionych. Wczoraj zjechali harcerze, byli harcerze z całej Polski, z zagranicy. Było ich około 300 osób. Piękna uroczystość, wzruszająca. Cudowna atmosfera przyjaźni. Oni trwają w grupach przyjacielskich, spotykają się z całymi rodzinami. Przyjechali swoimi dziećmi, ponad 70 dzieci było jednocześnie. I kościół rozbrzmiewał pieśniami na melodię harcerską. Piękną homilię powiedział ksiądz harcerz, pierwszy mój drużynowy, ksiądz Jacek Mucha. Potem poszliśmy do kina Merkury, tam był film z życia naszych drużyn, też wiele wspomnień. I trzeba powiedzieć, co najbardziej podkreślano, że harcerstwo im dało kierunek, pokazało. To jest drogowskaz, to jest busola, według której idą całe życie i z tego się bardzo cieszą. Są to rodziny piękne, przede wszystkim spośród tych wszystkich rodzin harcerskich trzeba powiedzieć, że praktycznie na 500 co najmniej rodzin nikt nie rozpadło. To jest cud. Czyli to świadczy o tym, jakie wartości otrzymali. Oni są wdzięczni, żyją tym, pięknie służą Polsce, bo w myśl zresztą tego przyrzeczenia całym życiem pełni służbę Bogu i Polsce. I tak służą bardzo, bardzo dzielnie. No i jednocześnie wczoraj mieliśmy też połączoną to, tak gdyby w sposób naturalny, podczas tej mszy świętej modliliśmy się, jeden z kapłanów sprawował Eucharystię za zmarłego tragicznie żołnierza Mateusza na granicy, a my śpiewamy, rozpoczynając każde ognisko, o obrońcach naszych polskich granic, więc bardzo naturalne. Obecni żołnierze byli bardzo też wzruszeni tym, że pamiętamy, po prostu pamiętamy. Dopytam, czy te 40-lecie duszpasterstwa to było w Białej Podlaskiej, to były obchody ogólnopolskie, ogólnokrajowe? Czy... To duszpasterstwo powstało jeszcze w czasach komuny, jeszcze pierwsze obozy, odwiedzało nas służba SB, przepędzali, ale to był nasze diecezji. Czyli te drużyny, które powstały, którym ja przewodziłem, założyłem, to już przeszło co najmniej ponad 2000 harterek, harcerzy. Owoce są cudowne, wielkie, pełnią bardzo ważne funkcje w naszym państwie, w ojczyźnie, co są solidni ludzie i trzeba powiedzieć, że potrzebne nam takie wychowania. Polska wznosi się albo upada każdym Polakiem albo każdą Polką. Nie ma innej rady. Słabi ludzie nie zbudują pięknej Polski. Krętacze, manipulanci i tak dalej. Nie ma możliwości. Tam jest słowo, na słowie harcerza polega na zawiszy. Prawda jest podstawową wartością. Prawda o człowieku, o jego godności. Co jest ważne, podkreślają na przykład harcerze, że tam każdy był doceniony, zauważony, że ludzie nawet, którzy przychodzili bardzo tacy zahamowani, zamknięci w sobie, oni się otwierali. Oni dzisiaj naprawdę są nadleśniczymi, sędziami i tak dalej. Tak się rozwinęli. Była moc wzruszeń na pewno. Była moc wzruszeń, ale wiele radości. No i oczywiście jest postanowienie, że będziemy teraz spotykać się co roku. Drugą sobotę czerwca spotkania będą co roku. Ale też zaproszeni byli oczywiście ich rodzice, przyjaciele, bo bardzo była ścisła współpraca. Każdego miesiąca rodzice spotykali się, też harcerzy, w czasie, kiedy prowadziłem te drużyny. To był taki jak gdyby obowiązek. Nie robimy nic sami, dlatego ktoś mówi, że dziwi, że harcerze nie wiedzieli, gdzie jadą na obóz. Rodzice nie wiedzieli, ale oni ufali, bo zbiórki były w domach, bo oni spotykali się, w jakim towarzystwie są i to jest to. Więc dać w wychowaniu ogromnie ważna sprawa. Wolność i zaufanie. Tyle wolności, ile odpowiedzialności. Rodzice widzieli, że są odpowiedzialni, więc ufali. A jak człowiek się ufa, to on się rozwija. Nie bali się, że gdzieś spadnie z drzewa i tak dalej, że na podchodach zginie. Dlatego to daje takie efekty.
Żałujemy, że nie mogliśmy być tego dnia z wami. No niestety inne obowiązki, cały powiat do obsługi, ale te zdjęcia, które w tym momencie, drodzy Państwo, widzowie, widzicie, tu ksiądz proboszcz opowiada, natomiast Państwo widzą te zdjęcia z tego spotkania. Myślę, że i ten film będzie miał swoją wartość i pamiątkową, i sentymentalną, i pójdzie w świat. Świetna robota, księże proboszczu. Dziękuję serdecznie. To mam taką satysfakcję i powiedziałem zresztą, że to jest jedna z moich najpiękniejsza przygoda mojego życia. 30 lat co najmniej takiej bezpośredniej służby czynnej w harcerstwie. Jako... Myślałem się, że ksiądz proboszcz ma również mundur. Oczywiście mam i jak najbardziej i mogę występować, tylko troszeczkę może przyciasny, ale jeszcze rok temu do Telewizji Polskiej, która nagrywała program, to ten mundur nałożyłem. To jest piękna przygoda życia, która mnie niosła. Harcerze ogromnie mi dużo dali, mobilizowali i to wzajemna korzyść ogromna.